Witam serdecznie na kanale BMW Garaż Kuciakowski. Dzisiaj sam Kuciakowski przed kamerą do Was mówi. I taka informacja, BMW-ka czarna z Warszawy, którą kupiliśmy, została dzisiaj sprzedana, ale nie uwierzycie, kto po nią przyjechał. Nie wiem, czy pamiętacie, na grupie u nas na Facebooku była taka BMW-ka E65, ale przerobiona na F01, przód miała. Przyjechał cię do mnie jej właściciel, który ją kiedyś sprzedał i zakupił ten egzemplarz dzisiaj ode mnie. Samochód bardzo kontrowersyjny. Była wielka tutaj burza na Facebooku na temat tego samochodu. Jednym się to podobało, drugim nie. Mi osobiście nie podobało się. Także za chwilę będzie filmik ze sprzedaży dzisiejszego mojego samochodu, który był do poprawek, a został sprzedany. Będzie seria też filmów z moim samochodem Monaco Blau Metallic, ponieważ jednak samochód u nas zostaje, także inwestujemy. Pogadamy sobie troszkę o układach chłodzenia, bo ja będę teraz wymieniał termostaty i inne pierdoły, gdyż zbliża się zima. Także to tyle. Dzięki, pozdrawiam ze swojego studia domowego. Do zobaczenia i do następnych filmów. Na razie, cześć. Właśnie Bawarka, którą Wam wcześniej przedstawiałem, że jest do sprzedania, odjeżdża z nowym właścicielem. Nie będę tutaj kolegi nagrywał, ale nie uwierzycie, jest to właściciel z tej BMW, która była omawiana u nas na forum. E65 biała, przerobiona na F01 na rejestracji CWL. Prawda? Tak, najlepsza BMW, kurde. Takiej nie dostaniecie nigdzie. Jaki tam był motor? Tam był 3.6 na Velvetroniku. Mhm. No i można powiedzieć, jedyna tylko u usterka to co było, no. Jedynie ciekło, ale to do zrobienia było, ja zrobiłem większość. No co, no fachowiec w Niemczech mi próbował naprawić Velvetronic, ale nie dał rady. No i ja w weekend zjechałem autem, co kosztowało przyjechanie z Niemczech za 1500 zł plus 500 euro u niego naprawa, której nie naprawił. No i co, no w weekend zjechaliśmy, tak, zjechaliśmy z pracy w weekend i ja tego samego dnia już grzebałem przy niej. No i wystarczyło silniczek jeden wyjąć od tej strony głowicy, która była bez ciśnienia, bo stracił ciśnienie. On twierdził, że jest silnik zatarty z tej strony, a to jest niemożliwe, bo to dosłownie stało się przy wyjęciu jednej fajki od świec. Czyli dłuższa historia, ale powiedz nam, ty tą BMW-kę przykupiłeś już tak przerobioną na F01? Tak. To była przerobiona, mi się właśnie to spodobało, że 2002 rok, ale wyglądał na dużo młodszy. No faktem szparki były minimalne, jak było widać, czyli po centymetrze jak nic. No i co, no ja tego nie próbowałem zniwelować, bo nie szło po prostu. Wszystko, nic nie pasowało i ja już nie chciałem tego kombinować. Ja tylko chciałem dojść do ładu z silnikiem i doszłem. A powiedz, dawno ją sprzedałeś? Oj, ze dwa lata. No, dwa bo lata. Później miałem, bo ona krąży, z tego co A8. No, z tego, krąży. Bo z tego co widzimy, to ona krąży po Polsce. Ale, była widziana. Ale to jest ten problem, że każdy chce coś zrobić, ale nie robią i tym samochodem mogą się męczyć. Bo no jeżeli coś nie działa, tak jak ja wymieniłem sterownik Velvetronika i nagle wszystko wróciło do normy, nie musiałem tego programować, zaczęło działać. Inni twierdzili, tak na forum wszyscy mówili, że programować, inne takie rzeczy, bajery trzeba robić, a to się okazało tylko i wyłącznie wina silniczka i sterownika. I auto chodziło dalej. No właśnie, z tymi BMW-kami to jest tak, że mało ludzi się na tych autach zna. Tak. Nie wiedzą co jest, dlatego warto fajne kupować samochody z dobrej ręki od dobrych ludzi. No bo teraz przesiadłeś się na diesla w takim razie, tak? No bo miałeś 3.6 benzyny, tak? W tej białej? Tak, 3.6 benzyny, teraz masz 3 litry ode mnie, 3 litrowego diesla. Co myślisz o tym zakupie? No, o tej BMW-ce akurat ode mnie? Ja powiem szczerze, podoba mi się jedna sprawa z wyglądu, mimo wgniotki i tam kilku rys od prysków. To mi się podoba faktycznie, no silnik do, no, moim zdaniem do zrobienia, no bo pod podłogą, raczej pod nogą nie czuję tego, co chciałbym czuć. A wiem, że 3-litrowy diesel lepiej odchodzi, ale ja to ogarnę, może ta klapka, która była wadliwa, może to jest to problem, nie? Tak, ale zobaczymy. Tak. Tą klapę tutaj Ci dołożyłem, ja tego nie zdążyłem ogarnąć, bo
bo też jak tutaj wspominałem, ogarniam tą swoją BMW pierwszą, tą Monaco Blau, a tą sprzedaję tak jak jest, o czym informowałem. Auto mi się podoba, jestem zadowolony. Mam nadzieję, że będzie, no, będzie długo kursować w moich rękach. Że będzie chodzić. Tak. Także no. Auto moim zdaniem jest zadbane. O, tyle mogę powiedzieć. Czyli co, polecasz sprzedającego Kuziakowskiego? Tak. Czemu nie? No to dobrze, cieszę. Nie powiem, że nie. Wymieniliśmy się kontaktami, także będziemy w stałym kontakcie. Tak, zaraz to ponaprawią, to zaraz nagramy. Na pewno hamownia będzie, bo kurde, na to jestem tak nastawiony jak. No BMW musi być sprawdzone i podniesione. No. Jest takie powiedzenie, że jestem napalony jak pedofil w Disneylandzie. Na BMW, nie? Nie, no, może to... aż tak to mnie tak, tak nie kręci, nie? Ale BMW zawsze mi się podobało, to fakt. Mhm. Cztery nowe opony, także tak. No dobra, to chyba byłoby na tyle. No. Czyli co? Czyli wszystkich żegnamy. Wszystkich żegnamy. Wy wracacie sobie do miejscowości Witkowo gdzieś tam. Wiekowo. No. Wielkopolska. Także szerokiej drogi. Niech auto się spisuje, sprawia. No i co? Żegnamy się. Do następnego filmu. Strzałeczka. Cześć. O, odpaliła. Dobra, to szerokości. Do widzenia. Na razie. Cześć. Oj, po krawężniku. F01. Poszło.